Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś znowu wracamy na Ukrainę i będziemy mówić i o tym, co się dzieje na froncie, jak to widać z bliska. Jak są uzbrojeni żołnierze? Co mówią dowódcy? Ale też porozmawiamy o tym, co mówią Ukraińcy o Polakach. Czy zmieniła się, czy zmieniło się nastawienie Ukraińców do Polski? Bo widać to trochę w polityce, albo wydaje nam się, że tak widać. Spróbujemy dzisiaj to wszystko opowiedzieć i wyjaśnić. Pozdrawiam wszystkich patronów. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Kilku z was wymienię na końcu programu. Dziękuję wszystkim mecenasom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów czy mecenasów, zapraszam albo na mój profil w serwisie patronite.pl albo do kontaktu ze mną. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Mateusz Słachowski Przyjechał prosto z Ukrainy na kilka dni do Polski. Witaj. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy od, od tego, co mówią, co się mówi dzisiaj w Ukrainie o Polsce. Bo jak wiesz, było kilka napięć między politykami. Czy to jest jakiś nastrój, który zmienia się w całej Ukrainie, czy to są w ogóle jakieś poboczne nieistotne zdarzenia? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o takie społeczne podejście do Polaków, przynajmniej to, co ja obserwuję i widzę. Mogą być oczywiście jakieś takie rzeczy, które się dzieją poza mną, natomiast, gdy jeżdżę po Ukrainie, no to rozmawiam ze zwykłymi ludźmi i też rozmawiam o tym, co się dzieje w polityce, bo to też było dla mnie interesujące. Widzimy te napięcia i mogę chyba z całą pewnością powiedzieć, że jest pewnego rodzaju Dysonans między tym, co czuje społeczeństwo ukraińskie, a tym, co mówili niektórzy politycy ukraińscy. Co ciekawe, to zazwyczaj byli politycy, którzy nie są jakoś super popularni, bo warto dodać, że prezydent Wołodymyr Zaleński nigdy nie wypowiedział nic, co by w jakikolwiek sposób mogło negatywnie zostać w Polsce odebrane. Jeżeli już coś, no to kwestia tego, że w trakcie obchodów związanych z Rzezią Wołyńską, tam. Nie było żadnych przemówień, tylko symboliczny gest złożenia, złożenia zniczy i kwiatów i to było przez część mediów polskich negatywnie komentowana komentowane, no bo niektórzy czekali na przeprosiny. Natomiast y, samych wypowiedzi nigdy nie było no, ze strony prezydenta. Pojawiła się dziwna wypowiedź jego doradcy, Michała Podolaka. Y, y, tutaj już zdradzę państwu, że rozmawialiśmy o tym z Igorem y, wcześniej i, no, i ta wypowiedź jest taka kontrowersyjna, ale ona nie jest do końca... Y, no, Podolak tam mówi w, y, wprost, że w tej chwili jesteśmy najbliżej z Mówię z perspektywy jego, czyli Ukraina jest w tej chwili z Polską bardzo blisko, są, jesteśmy przyjaciółmi, ale po wojnie wróci konkurencja. Co ale tu tak, ale to wejdę do słów. Znaczy, no <coughs> moim zdaniem, ta, znaczy, jak ja przeczytałem najpierw skrót mhm. tej wypowiedzi, który wybił na Twitterze jeden z polskich polityków, Jacek Sariusz Wolski, no to też się oburzyłem. Ale potem. Przeczytałem całą wypowiedź Michała e. Podolaka. No to ona normalna. On powiedział, że dzisiaj jesteśmy wielkiej przyjaźni, a po wojnie relacje będą się normalizować i mamy i sens tej wypowiedzi był taki, że mamy sfery, w których gdzieś będziemy konkurować, mm -hmm. tak samo jak z wszystkimi innymi państwami europejskimi, że te, ta sytuacja no nigdy nie będzie tak, że będziemy tylko się ściskać, prawda, i, i sobie wzajemnie ustępować, no bo nie będziemy, no że, mówi, że Polacy będą prowadzić politykę propolską, my ukraińską, co nie znaczy, że nagle będziemy sobą walczyć, prawda, tylko to, to jest normalne podejście, tak, i jakby mnie to, akurat ta wypowiedź mnie nie zaskakuje zupełnie. Raczej y, to, co mnie wywołało moją taką silną wewnętrzną reakcję i zdziwienie, no to wezwanie tak. e, polskiego ambasadora i to tego ambasadora Bartosza Cichockiego. Mhm. Niezależnie od tego, co powiedział e, e, minister Marcin Przydacz, można zastanowić się, czy ta wypowiedź była, e, jakby czy, powinni, czy powinien to mówić, czy nie, ale też wiele innych wypowiedzi by było wcześniej. E, to wydaje mi się, że jakby to e, wezwanie, czy nawet jak się nazywa, zaproszenie e, Cichockiego było czymś no, niestosownym. Nie? Natomiast ta wypowiedź, lakant. Nie widzę w nim niczego kontrowersyjnego. To właśnie może trzeba by było jeszcze wrócić do tego, co zrobili politycy ukraińscy. To po kolei. Mieliśmy wypowiedź ma ministra Marcina Przydacza, osoby która ma bardzo dużo do powiedzenia w tej chwili w kwestii polskiej polityki zagranicznej. To też warto podkreślić, bo obserwujemy pewnego rodzaju dualizm. Kancelaria prezydenta, no, zwłaszcza w kontaktach z Ukrainą, ma bardzo wiele do powiedzenia. Mówię tutaj o dualizmie względem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast Marcin Przydacz jest dobrze oceniany w Ukrainie. Między innymi niedawno wypowiedź, Tweety, bo Marcin Przydacz uczestniczył w tych negocjacjach. Negocjacjach, no to jest może za duże słowo, ale takim pierwszym spotkaniu w Arabii Saudyjskiej w sprawie pokoju w Ukrainie, tam wiele krajów wysłało swoich przedstawicieli polskim był właśnie minister i Ukraińcy to bardzo pozytywnie ocenili, dziękowali. mówię tutaj o politykach, na Twitterze, wymieniali go. W imieniu, y, po, mówi pisali o tym, że Polska jest najbliższym sojusznikiem. Między innymi o tym pisał ambasador Ukrainy w Polsce, Basel Zwarycz. Y, dziękował za to, że Polska wspiera Ukrainę w tych negocjacjach. No i tutaj to jest ta stara linia. To tak jakby mm -hmm. wygląda, tak jak było do tej pory. Y, te, y, dalej mam takie poczucie, że społeczeństwo jest o wiele bardziej wdzięczne niż politycy, no ale rozumiem też, że Ukraińcy mają ogólnie takie i to też warto na to zwrócić uwagę, że Ukraińcy mają taki styl prowadzenia dyplomacji, że oni to się starają robić z pozycji siły. I to jest ze wszystkimi krajami, to nie jest tylko z Polską. Eee, oni z racji na to, że ten kraj był, to jest moja opinia, przez wiele lat słaby, miał problemy właśnie z uzyskaniem spraw dla siebie w dyplomacji, wykształcili taki model, powiedzmy, rozmów. Zwłaszcza teraz w trakcie tej wojny często stawiają sojuszników i nie tylko, też nie tylko partnerów, ale właśnie też te kraje, powiedzmy, takie pośrodku albo też wrogów, przed jakimiś faktami dokonanymi. Sojuszników to wygląda w ten sposób, że na przykład do mediów wyciekają informacje, że coś zostało przekazane, kiedy jeszcze trwają negocjacje w kwestii tego przekazania. Nie zawsze to jest prawda, nie zawsze też ilości tych rzeczy, które zostały przekazane, są prawdą, ale to jest takie w pewnego rodzaju. Nawet nie zasugerowanie, tylko e, lekka presja na, na tym partnerze, żeby, żeby dał tej pomocy więcej. No to jest też wojna, proszę Państwa, oni szukają jak najlepszych, ich, naj, najlepszych rozwiązań. Dla swojego kraju, dla swojej obronności, dla bezpieczeństwa. Tam giną cały czas ludzie, do tego pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast y, trzeba po prostu też zwrócić uwagę, że oni tak robią. Możemy to oceniać różnie, ja to oceniam różnie mówiąc między nami, yy, ale, ale no, ja też nie jestem dyplomatą. Ważne, że są skuteczni, to, to się liczy. W społeczeństwie ukraińskim. Natomiast o wiele mam takie poczucie więcej tej wdzięczności jest wyrażane od zwykłych Ukraińców. Nie mówię o Ukraińcach, którzy są tutaj w Polsce, bo pewnie do tego też wrócimy. Eee, tu jest kwestia problemu z mężczyznami, którzy są w Polsce. Ten problem już zaczyna narastać również w armii ukraińskiej, gdzie zwykli żołnierze bardzo wyrażają się negatywnie na temat, na, na temat osób, które uciekły. Zwłaszcza jeżeli to były osoby, które płaciły łapówki, żeby się wykupić od wojska. Co innego. Osoby, które już tutaj żyły, a co innego te, które rzeczywiście zapłaciły duże łapówki, żeby uciec, yy, a mogłyby walczyć. To jest temat jeszcze do, 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 też do, do pogłębienia. Tak, Natomiast no po, zwykłe. Relacje polsko-ukraińskie. Takie to. normalne, mhm. spo, po, po prostu takie normalne relacje na zasadzie, że jedziesz samochodem, rozmawiasz z ludźmi, idziesz gdzieś do restauracji, zaczynasz rozmowę. Yy, tego jest, jest bardzo dużo miłych gestów. Takich gestów pod tytułem, że jak jesteś Polakiem. To cię praktycznie nie zatrzymują na blogpostach, jeżeli nie mają powodu. Ostatnio się śmiałem z koleżanką Ukraińką, samochód z wolontariuszami ukraińskimi, który jechał za nami, został zatrzymany, a Polacy, ja pokazałem, że jestem Polakiem, i a Poliaki, prywit tam, cześć. Skąd a czy oni jesteście? zauważają, czy to jedziemy. napięcie, które w ostatnich dniach kilkunastu powstało, pojawiało się w ogóle jest na Ukrainie zauważone? Nie. Nie, to nie jest w ogóle temat do rozmów. Jakieś tam A, pojawiały media się tamtejś, e, media, piszą? niektóre media coś napisały, widziałem może ze dwa artykuły, ale to naprawdę są rzeczy, jak to powiedzieć, no, to są rzeczy drugorzędne dla nich w momencie, kiedy tutaj ofensywa, tutaj jakieś negocjacje zaczynają, kwestia zboża, ale mówię tutaj nie kwestia zboża z Polską, tylko kwestia zboża. W takim szerokim kontekście, że Rosjanie ostrzeliwują, e, że nie wiadomo, czy będzie można, można w ogóle to zboże transportować przez Morze Czarne i tak dalej. To tutaj w tym wszystkim to, to jest bardzo, bardzo odległy temat. Mhm. To jest coś takiego, jak no, nawet trudno mi to porównać z tym, co w mediach teraz w Polsce jest. E, czy to w Polsce jest bardzo bardziej oprakowane? W Polsce jest oczywiście to bardziej pompowane, no bo my udzieliliśmy pomocy i dla nas to bardzo duże i przede wszystkim też społeczeństwo udzieliło olbrzymiej pomocy, bo to nie jest kwestia tylko kwestii rządowych, tylko to naprawdę myślę, że książki będą powstawać o tym, jak zwykli Polacy brali uchodźców do siebie. I tutaj nie było obozu dla uchodźców i dalej ludzie na Zachodzie, z którymi niektórymi rozmawiałem, oni byli zaskoczeni, że to tak wyglądało i słyszałem wiele opinii, że w innym kraju by czy do czegoś takiego nie mogło dojść. I to, to, to jest chwała Polakom, e, chwała i, i Polkom, oczywiście, mówię w, w kontekście narodu, a nie, a nie płci. E, i, I myślę, że to też dlatego media to pompują. Wiedzą, że ten temat. No, też jest bardzo wielu Ukraińców w Polsce, więc wiesz, bardziej politycy to, pompują. Podgrzewają to, bo. No i właśnie. Ponieważ jest, jest e, moim zdaniem, to jest tak, że jest część elektoratu, która tak. jakby jest krytyczna, ma wątpliwości i tak dalej, a trwa walka o każde. Parę procent, więc trzeba również jakby zaspokoić tę część elektoratu i pod nich te, te komunikaty są wysyłane. I to jest chyba, proszę państwa, clue, bo mamy wybory zbliżające się, i wszystko w kwestii tych wyborów jest postawione w polityce do góry nogami, albo może nie do góry nogami, tylko podporządkowane tym wyborom. Kwestie wypowiedzi na temat Białorusi również i sytuacji w Białorusi, a może już w to nie będę wchodził. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, to jeżeli ja widzę że większość polityków rządzących, partii rządzącej nagle na Twitterze wrzuca tweet Polska jest najważniejsza, jakby wcześniej nie była. W sensie chodzi mi o hashtag, że się mm. pojawia specjalny hashtag. To ja czuję te smsy wysyłane. Dzisiaj wrzucamy, dzisiaj ten przekaz dnia jest. W kontekście Nic oczywiście nowego. sytuacji z Ukrainą. Nic nowego. Natomiast warto, żeby Państwo o tym pamiętali, że to też jest. I tutaj nie będę jakoś dramatycznie krytykował, no po prostu taka została podjęta decyzja. Oczywiście wiadomo z jakich przyczyn. Konfederacja ma duże poparcie, pewnie partia rządząca szuka poparcia w tym środowisku, które głosuje na konfederację. Stąd takie zaostrzenie, przynajmniej na papierze, kursu w stosunku do Ukrainy. Ale, Ale... rozumiem, że patrząc będą sam na Ukrainie. Ty ja nie, nie czuję żadnej, nic, żadnej zmiany. zmiany. Jeżeli coś odczuwam, to ja potrafiłem usłyszeć, w sensie zmiany. nie ja, tylko jak podejmowałem ten temat i pytałem na przykład o premiera Szmyhala, bo bardzo ciekawe rzeczy na jego temat słyszałem, bo przypomnijmy, od czego to się zaczęło. Zmiany. To się zaczęło od publikowania takiego długiego wpisu na Twitterze w dwóch językach, angielskim i ukraińskim, premiera Szmyhala. Ja z tym premierem miałem tyle do czynienia, że dwa razy byłem na konferencji prasowej, którą zrobił, raz też jak pre premier Morawiecki przyjechał, no gdzieś tam zrobił dość pozytywne wrażenie, natomiast mało o nim słyszałem i zacząłem o niego pytać po prostu ludzi. No i on nie jest super słowiany w społeczeństwie, tak bym to określił. I to nie jest, tak po prostu, to jest, nie jest jakiś polityk wielkiego formatu. Przepraszam, jeżeli kogoś tutaj krzywdzę, chodzi mi po prostu o to, że to nie jest osoba, która jest w społeczeństwie postrzegana jako mąż stanu. Nie da się go w ogóle porównać z prezydentem Włodymirem Zalańskim. Tutaj to jest jakby kwestia popularności. No i przy okazji, rozmawiając gdzieś tam też z dziennikarzami ukraińskimi, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak pewnego rodzaju yy, no, pierwsze spory polityczne, jakie są w Ukrainie. One już się działy kilka miesięcy temu. Ministra Kulebe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dmytro Kulebe, doktora zresztą prawa z tego co pamiętam, Miano odwołać, był taki pomysł, prezydent Władysław Dymierzeński chciał to przeprowadzić, wycofał się z tego ze względu na potrzeby jedności politycznej, ale to nie jest minister, który jakby był na jakimś wysokim, jakoś super wysoko oceniany przez otoczenie prezydenta, z tego co przynajmniej wiem, więc to już jest pewnego rodzaju taka, taka też chyba informacja do koszyczka, kiedy wiemy, że to on, to ministerstwo wezwało naszego ambasadora. No, i chyba najważniejsza informacja jest taka, że szeroko powiązany z oligarchią ukraińską był właśnie premier Szmychal. I to nie jest jakaś, no nikt mnie za to procesu nie wywoła, czy nie, 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 nie przeprowadzi, no bo to jest po prostu przekazuje w tej chwili to, co słyszałem od dziennikarzy ukraińskich, że gdzieś tam po prostu pozostawali w jakichś kontaktach, znali się, lubili m.in. z najbogatszym Ukraińcem, panem Achmetowym, który ma wielkie interesy w kwestii handlu zbożem. No i tutaj już się zaczyna jakby pojawiać pewnego rodzaju obrazek tego, że... No, to część... rozmawialiśmy o tym, jeśli państwo, ci z państwa, którzy nie słuchali tej rozmowy z Wojciechem Konęczukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, który hmm. mówił o tym, że w tej sprawie zbożowej hmm. to są zapewne, nie mówię tylko fakt, ale podejrzenie, że zapewne są bardzo naciski właśnie interesów Oligarchów, którzy tak. to podgrzewają. Tak, tak. I no to tu rozumiem, może być ten link. Bo otwarcie rynku europejskiego mm. pozwoliłoby im bardzo wiele zarobić na, na sprzedaży tego zboża, co mm. na pewno w, w momencie, kiedy jest wojna i bardzo biznesy niektórych z nich, choćby właśnie najbogatszego Ukraińca, Rinata Achmetowa, e, bardzo ucierpiały. No on między m.in. właścicielem kombinatu Azob, stali wielu innych m, fabryk e, i kopalni na wschodzie Ukrainy, w Donbasie. był potentatem z Donbasu, zawsze się mówiło, takim księciem Donbasu. Bo cały właściwie przemysł tego wschodu opierał się na, na, jego, na jego zakładach. Więc tym bardziej myślę, że to jest ważne. No i jakieś naciski też się pojawiają na ukraińskich polityków. Kuleba jest człowiekiem premiera, zawsze się tak o tym mówiło. No i mamy to, co mamy. No ale widać, że też ktoś w jakiś sposób płynął na premiera, na ministra, bo bardzo szybko po tym wpisie, pierwszym, który bardzo szeroko odbił się echem, tutaj w Polsce. Pierwszym, czyli przypomnij. Tak, premiera Szmychala, gdzie on pisał o tym, że Polska tutaj, jakby staje właściwie się w orbicie tych sojuszników Rosji, kiedy nie pozwala otworzyć rynku na zboże właśnie. W Unii Europejskiej, jeżeli to dalej będzie blokowane, to Ukraina cierpi i tak dalej, tak. i tak dalej, bardzo długi wpis. I trochę postawił Polskę tak. prawie, w, prawie że w, w Rosji. To było pewnie niezręczne sformułowanie, tak, znów... pewnie nie była taka intencja, nie mi zabrzmiało to niezbyt sympatycznie. No, niezbyt sympatycznie to delikatne określenie. Tak. Sądząc po tym, co wydarzyło się na polskim Twitterze polskich mediach po tym wpisie. On zaraz później, następnego dnia dodał bardzo jakby taki tonujący wpis, że Polska jest bardzo ważna, że jest sojusznikiem. Też wydaje mi się, że oni no popełniają błędy po prostu dyplomatyczne. Tak. Najzwyczajniej w świecie, ale mam ja też takie, takie interpretację, Bo to jest taka trochę mentalność jeszcze u niektórych polityków. Postsowiecka. Tak. U takie niektórych polityków trzeba tak. walnąć. Tak. W stół, mhm. a potem się trzeba będzie z tego wycofywać tak, rakiem. Tak. E, no, polscy politycy niektórzy też tak dalej robią, natomiast klucz e, jest takie, że ja mam takie poczucie, e, poparte moim zdaniem tym, co obserwujemy w ostatnim czasie, że zawsze, jeżeli pojawiają się takie głosy, to osobą, która bardzo to tonuje, jest prezydent Wołymier Zaleński mhm. i jego otoczenie. Tutaj ta wypowiedź Podoliaka jest zaskakująca dla mnie bardzo, bo to jest doradca prezydenta. Natomiast zawsze jeżeli chodzi o Polskę, to prezydent tutaj, który przypomnijmy, to też jest ciekawe, nie zna języka polskiego, jest ze wschodu Ukrainy. Tutaj się też bardzo gimnastykował, żeby mówić po polsku jakieś podstawowe zdania, powitania, tutaj jakby w Warszawie między innymi o, o siostrze polsce. Ale on naprawdę z tego co wiem, wierzy w to, że. że Polska i Ukraina to jest sojusz, który, który zapewni bezpieczeństwo obu krajom, ale przede wszystkim, który jest kluczowy, jeśli te kraje mają się rozwijać i osiągnąć po prostu taki sukces ekonomiczny, ale to przede wszystkim chyba chodzi o wpływy w tej części Europy o to, żeby rzeczywiście stworzyć jakiś twór sojuszu, który będzie można przeciwstawić Rosji, jeśli zwłaszcza dokoptuje się do niego kraje bałtyckie, które jak zwykle chcą, czy też kraje takie jak Słowacja, Czechy, Rumunia, Bułgaria. No, o Węgrach nie mówimy z wiadomych przyczyn. I prezydent to wydaje mi się, że wierzy. Takie to mnie dochodzą głosy. To może być oczywiście nieprawda. No nie znam prezydenta Zeńskiego jakby wiesz, yy, yy, prywatnie, broń Boże. Natomiast yy, jakieś takie głosy ode mnie z Ukrainy dochodziły, więc yy, sądząc po tym, jak on zawsze tonuje te jakieś Wypowiedzi niefortunne ukraińskich polityków, jak to jest załatwiane, i doba na interwencję kancelarii prezydenta mam wrażenie, żeby pewne rzeczy zostały yy, uspokojone, no to tak mi się wydaje. No i też wydaje mi się, że mamy do niego bezpośredni dostęp w pewien sposób, bo jednak te relacje obu administracji prezydenta, i polskiego prezydenta i ukraińskiego prezydenta są dobre cały czas i. I nawet jeżeli były jakieś tarcia, nieporozumienia, bo to też jest ważne, że część Ukraińców po prostu nie rozumie e, polskiej polityki. Ja o tym też dużo rozmawiam z Ukraińcami, którzy teraz od jakiegoś czasu mieszkają w Polsce, albo byli w Polsce, albo dziennikarzami przede wszystkim. I oni mówią, że brakuje w Ukrainie kogoś takiego, kto znałby tą mentalność polską i by mógł podpowiadać w pewien sposób e, Ukraińcom, że my na pewne rzeczy jesteśmy wyjątkowo wyczuleni, że to, co w Niemczech, po prostu by przeszło e, zasadniczo gdzieś tam obok, nikt by na to nie zwrócił uwagi, no to w Polsce tematy historyczne są bardzo ważne, zwłaszcza no, że mamy trudną historię, z której Ukraina się nie rozliczyła i tutaj znów e, jest wina po jej stronie, a Ukraińcy tego nie widzą, bo problemy z edukacją, bo część jest ze wschodu polityków, bo tacy ludzie, jak, pre, jak pewnie prezydent był Odymy to się dowiedzieli, jak, jak, jak został prezydentem, to się pewnie dowiedział o temacie Wołynia tak dalej że tutaj tego też brakuje takiej, takiej wzajemny, wzajemnego zrozumienia, tak bym mm -hmm. to określił. A czy twoim zdaniem oni zrozumieli, że wezwanie Bartosza Cichockiego, polskiego ambasadora, tego, który mm -hmm. jako jedyny, poza nuncjuszem jakby był, no, na, był był w Kijowie w pierwszych wiekach i dał no, takie świadectwo bardzo, bardzo mocne, że to był błąd, pomyłka wpadka. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że tak, no bo też za, m, zachowało się polska, polska administracja się zachowała w taki sposób tradycyjny dla takiej dyplomacji, czyli też wezwała no, wyjścia. E, natomiast y, jeszcze tylko do, do y, pana Ambasadora to Naprawdę, nie dość, że był w Kijowie, to pracował, bo to ja to pamiętam e, względem tego, że ja też byłem wtedy w Kijowie, bo pod Kijowem, i raz na jakiś czas on i chyba dwóch współpracowników miał, nie on bezpośrednio, ale jego, któryś z jego współpracowników pisał do mnie te smsy, czy wszystko ok, czy żyje, czy e, w sensie, czy, czy trzeba mnie ewakuować do końca. Mhm. Nawet ja rozumiem, ta, to byli także, z ochrony, chyba. Tak, tak. Mhm. Natomiast no, trzeba oddać, że cały czas nasza ambasada w Kijowie pracowała jako jedyna. I to jest no coś, co no trzeba po prostu dalej o tym mówić, bo, to, bo po prostu to, myślę, że to była chyba decyzja indywidualna pana ambasadora i szepoba za to. Nie wiem, czy zrozumieli, znów mam takie wrażenie, że mogli nie zauważyć, jak bardzo negatywnie to zostało w Polsce odebrane. A czy zakładasz, że tam jakby jest, jest po stronie ukraińskiej taka wola cały czas? Dalszego zbliżania się politycznego również tak. po, po wyborach. Ja uważam, że e, tak. Że, no, jak wiesz, miał być podpisany traktat polsko-ukraiński i mm -hmm. nawet były takie plany, żeby to się stało. Tam miał parę miesięcy temu jakieś takie wstępne założenia były, ale mam wrażenie, że po polskiej stronie on został zatrzymany z powodów e, wyborczych. Bardzo możliwe. Może i dobrze, bo to rzeczywiście lepiej pewne rzeczy prze, przeczekać no i, mm -hmm. i nasza sytuacja uspokoi. E, jeśli temat jest taki delikatny, ale czy ty masz wrażenie, że po tamtej stronie, czy to jest tak, że tylko z naszej strony była taka, nie, 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 nie. taka wola zbliżania się, bardzo bliskiej współpracy po, po wojnie, czy? Z tamtej jest jeszcze większa wola, bo inaczej by tutaj też ludzie nie przyjeżdżali, gdyby nie byli zapatrzeni w Polskę i w to, co Polska zrobiła. Bo można na Polskę narzekać, można na Polskę, wiele osób narzeka na Polskę, inni narzekają na to, co się działo przez ostatnie 30 czy 40 Lat, ale jednak Polska dla wielu krajów, i proszę Państwa, to nie jest tylko Ukraina. Pamiętam, jak wjeżdżałem do Macedonii i Macedończyk mi tłumaczył, że, że Polska to jest ten kraj, który zrobił taki skok, jak Wy to zrobiliście tak. i tak dalej. Ukraina też tak chce i patrzy na Polskę i zdaje sobie sprawę z tego, że Polska jest to tym przekaźnikiem. I to już jest po naszej stronie, jak my chcemy to wykorzystać, to, że oni chcą z nami być w bliskich relacjach, no bo chcą do Unii Europejskiej, do NATO. I Czy myślę, nie, jest że... tak, nie masz takiej obawy, jaką niektórzy nie. jeszcze w internecie, że e, tak czekali, przyjęli te czołgi i tak dalej, ale potem i tak będą z Niemcami współpracować. Ja nie patrzę, ja patrzę na społeczeństwo. Możliwe, hmm. że politycy ukraińscy będą tak robili. Była taka zresztą ostatnia wypowiedź, już nie pamiętam czyja, ale zainteresowała mnie, że Polacy zdobyli serca społeczeństwa ukraińskiego, a Niemcy zdobyli po prostu ukraińskich polityków. Tak, ale to było, to takie, ale to było to tutaj takie powiedzonka. W Polsce, to, takie, w polskiej powie, sieci. to takie powiedzonka. No tak, tak, tak. Ja mówię o polskiej hmm. sieci. Ja też bym już nie, nie demonizował tych Niemców biednych, którzy po prostu e, już naprawdę, no, nie no tacy, wydaje mi się. Tacy biedni, że, że nie z, że, że nie mogą przekazać tego sprzętu. No nie, który nie przekazują. Za, za, nie z przekazują. Z tej, z tej I w z tej niemieckiej, tej niemieckiej są... biedy. Tak. I w tych, ale chodzi mi o to, że biednych, bo w Polsce to po prostu wszystkiemu winni są Niemcy. No, Jeszcze to. jeszcze kilku polityków polskich jest też wszystkiemu winna. Przynajmniej część, pewna część środowiska politycznego, mam wrażenie, polskiego tak to ocenia. A, a druga część tak samo, więc po drugiej stronie. Dobra, rozumiem, że podsumowując, rozumiem, że ty będąc tam, obserwując i ukraińską politykę, i tak. ukraińską armię, i ukraińskie społeczeństwo, uważasz, że. Nie zmieniło się w ogóle na scenie Nie, z Polski. Na dalej czy dalej chcą. Żołnierzy bliz... czy społeczeństwa, zwykłych Ukraińców? Ale uważasz, że również klasa polityczna będzie chciała bliskiej współpracy po, po wojnie. Jeżeli będzie chciała. Reprezentować interesy swojego społeczeństwa, które hmm. ma takie, a nie inne poglądy, hmm. i będą się zbliżały wybory. I spojrzyj, i zrobi sobie badania sondażowe, bo myślę, że Ukraińcy hmm. jednak też to potrafią. Tak jak wszystkie, bo proszę Państwa, tak działają partie polityczne, że robią badania sondażowe i do, dopasowują swoje programy do właśnie tego, co Państwo myślą, zwłaszcza jak Państwo mocno coś chcą. Yy, I choćby tutaj widać zmianę nastawienia polityków do tematu ukraińskiego po tym, że zaobserwowano. Zmianę części nastawienia społeczeństwa, no to będzie musiała po prostu. Będą musieli ci Ukraińcy. No i teraz, moim zdaniem, tutaj jest inne pytanie. Na ile sobie Ukraina poradzi z walką z politykami, którzy są w jakiś sposób moczeni z, w relacje z oligarchami? Tak. Bo tutaj problem oligarchii był zawsze największym problemem w Ukrainie. I znów ja mówię rzeczy niepopularne, ja mówię rzeczy, przez które gdzieś tam w Ukrainie. Nie. nie będę miał żadnych kłopotów, bo to jest demokratyczny kraj, natomiast no, w sytuacji, nie wiem, gdzie jakiś dziennikarz gdzieś będzie zapraszany, to mogę gdzieś zostać niezaproszonym, natomiast no, warto o tym mówić, bo o tym mówią zwykli żołnierze, Ta. oficerowie, nawet wyżsi oficerowie. Zwykli, yy, po prostu ludzie. Tak. Znaczy to jest na pewno wielkie wyzwanie dla Ukrainy i, i to też, jak widać z tego, co już tak. mieć wpływ na polsko-ukraińskie relacje. Postawmy tu kropkę mhm. i umówmy się, że robimy drugą rozmowę o tak. sytuacji na froncie. Dokładnie. Tu postawmy, ta druga rozmowa będzie następnego dnia do obejrzenia. Mateusz Lachowski, bardzo Ci Dobrze. dziękuję. To wszystko o relacjach, o relacjach polsko-ukraińskich widzianych z Ukrainy. W tym odcinku obiecałem podziękować kilku z Państwa, kilku patronom. Radosław Adam Stachnik, Mateusz Świerczek, Wojciech Gilewski, Krzysztof Gałka, Iza Żak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam. Zapraszam na za niedługo następnego dnia, za będzie dostępna druga rozmowa z Mateuszem. Lachowskim, o tym, jak wygląda front z bliska, co on widział i co on słyszał od ukraińskich żołnierzy. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.